Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was kolejny filmik z gotowaniem, a właściwie bez gotowania, ale z jedzeniem i tym razem to będzie sałatka z mango. Właściwie to jest prawie grecka albo caprese. W każdym razie nie mamy tu żadnego sera, mamy te produkty, które widzicie, mamy trochę rukoli, mamy pomidorki, marchewkę i ogórki. To jest pokrojony na kawałeczki ogórek, do tego mamy jedno mango. To jest nasz taki najważniejszy składnik, gwóźdź programu tej sałatki. I do zrobienia dressingu, czyli do zrobienia sosu, którym polejemy to wszystko, mamy następujące składniki. Mamy tutaj oliwę, mamy sól i pieprz, oczywiście to są nasze przyprawy. Oliwa, ocet balsamiczny, taki tutaj ładny, czarny. Oprócz tego ze 2-3 łyżki miodu i musztardę. W ostatniej szklaneczce mamy musztardę. I zaczynamy. Najpierw wrzucamy rukolę na samo dno do dużej miski, następnie inne składniki sałatki. I mango. Mango jest bardzo łatwo pokroić w kostki, już Wam pokazuję jak. Wystarczy mieć przekrojone na pół. I teraz robimy takie linie nożem, nie przecinając skórki. I prostopadłe linie. Następnie otwieramy mango i odcinamy kostki. Delikatnie, żeby nie po palcach. I z drugą częścią to samo. A teraz robimy dressing, mieszając wszystkie te cztery składniki. I na koniec przyprawy, czyli pieprz i sól. I teraz polewamy wszystko to, co znajduje się w misce i właściwie nasza sałatka jest gotowa. W zależności od tego, co macie w domu pod ręką, możecie sobie dodawać różne składniki. Mam nadzieję, że ten pomysł się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału i do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!